Nazywam się Agnieszka Jastrzębska, prezes zarządu ADJ Nanotechnology, profesor uczelni na Politechnice Warszawskiej w Wydziale Inżynierii Materiałowej. Chciałam Państwu zaprezentować innowacyjną technologię cząstek nanokompozytowych opracowaną na Politechnice Warszawskiej, która finalnie uzyskała wdrożenie i uzyskała wiele nagród w postaci spółki spin-off innowacyjnej, technologicznej, która powstała w 2019 roku i jest oparta na tej technologii. Technologia dotyczy cząstek nanokompozytowych, czyli unikatowych układów, w których skład wchodzą nanocząstki srebra i miedzi, stabilizowane in situ ceramiką. Te materiały są antybakteryjne, grzybobójcze oraz wirusobójcze. W związku z tym również w dobie obecnej pandemii koronawirusa zyskują na znaczeniu oraz duże jest zapotrzebowanie na technologie z ich dodatkiem. Te technologie są wielkoskalowe, ponieważ spółka wytwarza proszki wielkiej skali, to mówimy tutaj o miligramach, ale kilogramach, dziesiątkach kilogramów na tydzień, na miesiąc, więc możliwe jest zastosowanie w różnych technologiach. I mówimy tutaj nie tylko o proszkach, również o układach koloidalnych, a także powłokach zabezpieczających inne powierzchnie, które narażone są na kontakt z patogenami, no i dzięki temu mamy ograniczenie ich rozprzestrzeniania się. Technologia jest istotna z punktu widzenia samego zastosowania, ale też jest bardzo ciekawa. Takie cząstki kompozytowe mogą być projektowane w różny sposób. Mamy możliwość dobierania poszczególnych składników oraz tworzenia cząstki od podstaw z tych komponentów. Otwiera to nowe możliwości zastosowań. Dotychczas wydawałoby się zupełnie nieekonomicznych, jeśli kalkulowanych z udziałem znanego wszystkim nanosrebra. Tutaj jest duża innowacyjność technologii powstałej na Politechnice Warszawskiej. Więc mowa tutaj o rozwiązaniach przeciwdrobnoustrojowych i samosterylizujących dla wielkoskalowych technologii. Na tą chwilę potwierdziliśmy szereg zastosowań właśnie dla wielkoskalowych technologii. Są to wyroby papiernicze, wytwarzane w druku offsetowym, tworzywa sztuczne, w tym biodegradowalne, inteligentne tekstylia, farby i lakiery oraz grunty do zabezpieczenia materiałów konstrukcyjnych, jak na przykład beton, tynki czy drewno, a nawet w formulacjach do dezynfekcji powierzchni czy dłoni. Opracowaliśmy dyspersje nie tylko na bazie wody czy etanolu, ale również izopropanolowe, a także w olejach. I jesteśmy w stanie praktycznie od razu zaproponować użytkownikowi końcowemu. Nasz zespół liczy obecnie 7 osób, jest to młody, dynamicznie rozwijający się zespół. Opracujemy nowe rozwiązania praktycznie codziennie dotyczące układów nanokompozytowych. Współpracujemy z różnymi innymi wydziałami, Wydziałem Chemicznym, Inżynierii Środowiska, również z Wydziałem Fizyki, a także z innymi jednostkami, jak Uniwersytet Warszawski. Zachęcamy Państwa do współpracy i miło nam będzie również stosować w wielkoskalowych technologiach nasze nanocząstki.